Zajebisty Ursus! A więc tak, jeżeli chcecie zobaczyć tego Ursusa w akcji, jak coś robi, orka, złożenie bel czy inne maszyny, jakiś gruberek, zapraszam na kanał mojego wujka, macie link w opisie do niego. I przechodzimy do poradnika 6. Dziś wam pokażę, jak dodać światełka do naszej modyfikacji. Moją modyfikacją, przy której będę coś dubał, jest standardowo 85. Stara jak świat. Tu mamy jej teksturki, co nie? Ale mniejsza o to. I na razie jeszcze jej nie możecie pobrać, ale jak skończymy, to na pewno może do was wpadnie. Pewnie dzisiaj już skończę, bo zostały mi tylko światło dodać, tam już reszta jest porobiona. Ale mniejsza o to. Modyfikacją potrzebną, pomocną naszą będzie dzisiaj 60 Mafisol, którą wydałem parę dni temu. Ja sobie ją wypakuję na pulpit. Mody, które wydałem, wydałem. Mody w trakcie pracy tam nic nie pokazuje, bo to jeszcze jest tajemnica, a jest dużo jeszcze projektów do dokończenia. I właśnie sobie siedzę i sobie tutaj je wszystkie po kolei kończę. Do modpaka i możliwe, że właśnie 80 wpadnie w modpaku. Jest 60. Wypakuj na pulpit. Pulpit, okej, wypakuj. O kurwa, co się stanęło. Dobra, nowy folder. Brands i 3D koła, shaders. To tak, to jest do 60, to też do 60 leci, to też do 60 leci. I to też do 60. Dobra, to jest nasza 60, rozpakowana trochę inaczej niż zawsze. Ale wszystko będzie i tak działać, miejmy nadzieję. I co? Przechodzimy do naszej 85. Odpalamy za pomocą Giant Editor 8.1 starszy lub nowszy. Powinno odpalić bez żadnego problemu. Tak właśnie wygląda nasza 80. Doszły do obciążniki z tyłu jako konfiguracja kolejna. Nie mam pomysłów na inne konfiguracje, więc to raczej to już jest koniec z konfiguracjami. 5 konfiguracji to nawet sporo jest na taki stary mod, czy z takie z tekstury ma. No i dobra, na sam początek przy światłach musimy pozbyć się tych lamp. Te mogą zostać tak jak są. Po prostu te całe lampy z ten cały model i lampy musimy się pozbyć, żeby w to miejsce wkleić lampy z Farminga 19. No więc tak, no tu są te lampy też musimy pozbyć, bo takie lampy mam 60 już dodane i one będą pasować tu idealnie. Więc sobie zrobimy takie bardziej kopiu wklej dziś. A na tej zasadzie wam pokażę co i jak i se później będzie po swojemu już wklejać. Więc tak, wychodzimy na razie i w teksturach szukamy lampy. Ja akurat mam te lampy tu. Odpalamy za pomocą programu PaintNet. Jeżeli ktoś nie umie tego programu, nie zna się na nim, nawet nie wie jak go pobrać co i jak, w poradniku którymś poprzednim powiedziałem co i jak. Jest to poradnik, jak dobrze pamiętam, chyba z... jak zrobić ikonkę swoją na maszynę, story i tak dalej. I tak, mamy te lampy i musimy je wyciąć, czyli bierzemy znacznie kwadratowe, zaznaczamy je, tak byśmy te diody tu ustawili w spokoju, usuwamy i musimy jeszcze usunąć te obramówki dookoła, czyli to jest raczej ta tekstura, jak dobrze pamiętam. To sobie zaznaczam tak, usuń i dobra, na razie sobie zapiszę. Wyjdę z tego, ok, zapisz. Pamiętamy, tak jak mówiłem, alfa, bo to wszystko w alfie. Jeszcze trzeba usunąć te boczne światełka, a one są gdzieś pewnie tu wrzucone. Nie, to nie te tekstury, tu są te tekstury od tego. Też to samo robimy. Czyli zaznaczamy całość i całość usuwamy. Powiem wam, że to jest najlepszy sposób, bo jeżeli ktoś, nie wiem, umie ciąć modele i tak dalej robić, to ok. Ale jak wy nie potraficie, albo mało się na tym znacie, to już chyba raczej jest lepiej to w ten sposób wyciąć, niż bawić się z tym rozkilok i nie dojść do tego. A ten model akurat tej modyfikacji jest bardzo rozbudowany i mało kto by go pociął w idealny sposób. Nawet ja sam bym musiał trochę przy tym posiedzieć. Tylko ja sobie wolę w ten sposób to pociąć. Na alfę. I będzie nieprzezroczyste. I tak nikt na to nie zwrócił uwagi. A zawsze będzie się lepiej grał na tych chyba światełkach z Farminga 19. Mam pocięte światła i wchodzę teraz do gry. Z ziaro odpalam i zobaczę czy jest... Nie do gry, tylko do programu i... I tak, zapalę sobie światło.
Widzicie, jak się zaznaczy model? Niby jest ten model, ale są przezroczyste. Brak śladu. Z tyłu. Brak śladu. Brak śladu. Brak śladu. Przednie światła i halogeny mogą zostać. Akurat one mogą zostać, bo zaraz wam wytłumaczę co i jak. Super, więc tak można pozbyć szybko niepotrzebnego modelu. Jak wiemy, które są to tekstury i z tekstur można to usunąć szybko, bardzo szybko. To taki a propos poradnik trochę z dupy. Znaczy nie, no dobra, myślę o to. Teraz odpalamy naszą 60, czyli to był folder ten. Mafi Solec, BPZ0. Jest super. Zostawiamy sobie tylko sam korpus traktora. A ośkę, zawieszki, jakieś zapachowe, chlapacze, te inne pierdoły można wszystko usunąć. I teraz szukamy takie coś jak światła. Usuń. Do tego moda wklej. Past. To już możemy usunąć. Mamy światełka. Ten indeks też można usunąć. Mamy światła wszystkie jakie są w 60. Światła przód zostają. Światła przód błotnik zostają. Światła tył zostają. Halogeny tył zostają. Poświetlenie tablicy tu nie ma. I folder może zostać. Kontrolki zostają. Poświetlenie pobi zostają. Koguty. Halogeny te przód tył też można się zostać. Zaczniemy od świateł przód. I to są modele jeszcze z Fertka powyciągane, co robiłem kiedyś, ale właśnie na tej zasadzie wam wszystko pokażę. Mamy lewy kosz, klosz i prawy klosz. Żeby sobie ułatwić życie, możemy sobie to całość złapać, czyli ten cały folder świata przód i sobie go już w ten sposób nakierować i go ustawić, żeby chociaż jeden klosz pasował idealnie na te klosze w tym miejscu, co nie? Ale że te światła są krzywe w tej 80, to musimy sobie ręcznie klosz nakierować i usunąć się tego czarnego dziadostwa stąd. Jak? Proste. Wchodzimy w zakładkę A-Shop i jest takie non-renderable, czyli nie renderuje nam się ten model, czyli tak jakbyśmy też go wywalili w kanał alfa, tylko akurat tu się nam nie renderuje, co nie? Coś na tej samej zasadzie. I teraz nie mamy tego czarnego dziadostwa, który nam przeszkadza i możemy sobie ustawiać już lampę tak jak sobie chcemy. Nawet możemy się bawić przecież teksturami. Znaczy nie teksturami, tylko skalą, żeby sobie ustawić to dokładnie. Tak, żeby nam całość tu zasłoniło. 8, 9. Tu dajmy z 9, bo jest zakrągłone bardziej. Coś takiego może być. Git jest majonez i tak jest ok. Lewy klosz ma z głowy, teraz prawy. Ale dobra, uznajmy, że prawe światło nam nie będzie działać, bo jest wygięte. To tylko lewe będzie się nam paliło i lewe zostaje. I teraz jak jest światło przód, jest takie coś jak zakładka modele, czy światło i światło. I tu są właśnie te światła, które nam dają te animacje tego świecenia się, jak w tym miejscu na konsoli. Ten taki błysk. To tak, więc tak, jedynka oznacza nam lewą stronę, a dwójka prawą, a że dwójka jest pełna, to dwójki nie ma. Zostaje nam tylko jedynka i sobie ustawimy ją dokładnie, wzerujemy w środek lampy, a akurat jest zrobione tak jak trzeba i tak zostaje. Światło już pierwsze mamy dodane. Przód, błotniki, modele, światło, kierunki, to już jest bardziej rozbudowane, bo to wszystko mamy na jednej zasadzie dodane. Ale raczej tu nie ma co ustawiać w ręce. Bo tu to jest, musimy trochę przesunąć tylko tą stronę do dołu. O, coś w tym stylu. I teraz tak, modele musimy trochę oddzielnie każdy przesunąć. Czyli ten dajemy w tą stronę. Zobaczymy jeszcze tak, ustawimy sobie na 6, na 8, 6, 5. A drugi na tej samej zasadzie ustawiamy tak, żeby chociaż coś w tym stylu było ustawione. Żeby ładnie to wyglądało w sumie, co nie? To już mam modele, teraz wszystkie te światła trzeba ustawić. To jest światło, oznacza te światło białe. To też sobie troszeczkę to zmienimy, kierunek tego. Tu również sobie zmienimy, tak żeby mnie gdzieś tak w środek tego kwadratu wchodził. Matematyka się kłania. I to samo robimy z lewym kierunkiem. Go przenosimy gdzieś tu na środek. I z prawym. Cyk, mamy na prawo. Mamy już ustawione światła przód błotnik, światła teraz tył. Model. Czyli znów cały folder światła tył sobie ustawiamy tak mniej więcej, żeby pasowało nam to gdzieś tu
gdzieś w te całe te blaszeska, co łączą to, trzymają. Tak mniej więcej ustawimy sobie. O, coś takiego może to będzie. To stronę przechylić? Nie, to już. O, dobra. Coś takiego. I teraz no, ponownie lewy klosz świateł trzeba ręcznie ustawić. Czyli tak, żeby było bardziej to po środku. Może, no może być coś i takiego właśnie. Ale teraz cały fotel światłotył sobie jeszcze raz przestawię trochę w tamtą stronę. O, teraz tak jest, że styka się. Ładnie to zawsze wygląda, co nie? Transakcja Y jest na 802. I tu na minusie też musi być pewnie 802. 802. Zobaczymy. Faktycznie jest teraz równo ustawione. Tak i tak szybko też sobie można ustawić. To samo robimy ze światłami, czyli światło, czyli to jest te czerwone światełko, które nam się pali po uruchomieniu świateł. To one, jak dobrze pamiętam, a sobie sprawdzę. Model, jak wejdziemy sobie w klosz 1, tu mamy tak, default, czyli to są te światła. Brake to hamulce, a to jest lewy kierunkowskaz. Brake, czyli z angielskiego hamulec, a ten default, like, static, czyli statyczne światło. Nie wiem, jak dokładnie się to czyta, ale wiem, co to znaczy, czyli że oznacza, że to światło, które nam się zapala po włączeniu, przekręceniu stacyjki, zależy jaki jeszcze pojazd. I tak, światełko numer 1, czyli to jest po lewej stronie, sobie ustawiamy gdzieś mniej więcej, tak, żeby było to mniej więcej w środku tego kwadratu, tak jak żarówka tam jest. I dwójka to od tej strony to samo, sobie tak ustawiamy. To mniej więcej pasowało nam tego. Dobra, teraz to samo robimy z kierunkami, ale akurat w tym folderze nie ma kierunków, ponieważ kierunki są już zrobione w jednym indeksie, w jednym transformie i są te kierunki w światłach na błotnikach, czyli tu kierunek lewy, światło lewe i światło lewe tył. I sobie te światło muszę teraz sam sobie tu je ustawić, żeby to pasowało. Czyli sobie trochę to muszę przesunąć, pociągnąć, usunąć. Nie, usuwamy, tylko ustawiamy sobie mniej więcej, żeby to pasowało. Tak jest, jest. I to samo robimy z prawym kierunkowskazem, czyli z tym. To jest światło z przodu. A po wejściu jest turn light left back, czyli back, że tył. Front to jest przód, back to tył. Angielski się kłania, drogie dzieci. To możecie się nauczyć na lekcjach prezesa Ziaro trochę z angielskiego, co oznaczają słówka back, front, static, no takie pierdolone tam. Tylko że ja już od razu mówię, że ja angielskiego jako tłumacz nie potrafię. Ja potrafię tylko słownictwo pisać, ale mnie akurat w szkole nie nauczyli czytać. Dlaczego? Nauczycielka zawsze mówiła, jak nie wiem, pisaliśmy sobie because, akurat te słowo to z muzyki znam, to nakazała pisać because, czy jakoś tak? No, tak było i tak się pisało. Nauczycielka była bardziej za tym, żeby nauczyć się prawidłowo pisać, a wymawiać już nie za bardzo. Bo jak pojedziemy sobie do, dobra, mieszał, to nie będę tłumaczył, bo to jest w końcu elekcja. To tak, teraz ustawiamy sobie światełko hamulce. Brake, światło. To po lewo. To też trzeba przesunąć. O mój nie, czekaj, sprawdzimy sobie który klosz jest od tego. Środkowy, ok, hamulec na środek. Dobra, gdzieś takiego. I teraz z drugą stronę też na środek przywalamy. Dobra, to już mamy ustawione. Ale jeszcze nam zostały halogeny. Przód, halogeny, tył. Kontrolki jeszcze mamy. Czyli czerwona oznacza światło. A, to dajemy sobie do góry. Po co mam tak dołku to robić? O, coś w tym stylu. Czerwona oznacza włączone światło. Okej. Trochę to jest inaczej na tym pulpicie. A czy w tej 80 jest trochę inny pulpit, bo ma dodatkowe te diody. Standardowo powinny być wszystkie tu zamieszczone. Ale dobra, już nie będę tutaj się bawił w to. W tym akurat się bawił Karas i Jarikson, jak to programowali. Niech tak zostanie. Ja nie będę tu nic pokazywał, żebyście umieli edytować oczy Karasia i właśnie te napędy czy coś. Napęd mogę nagrać poręcznik, dodać napęd, bo jest easy.
Ale pod warunkiem, jak dopiero Karaś wyda napędy. Znaczy Ursus z napędem. Dopóki nie wyda, ja nie nagrywam nic takiego. Ponieważ ja nie chcę mieć później problemów, że ja nagrałem i ja pokazałem, jak dzieciakom to zrobić. I dzieciaki sobie to wykorzystały i zaczęły własne robić te Urzuzy, jak to piszecie mi w komentarzach. Sobie tu właśnie to ustawię. Tak sobie właśnie ten diodę ustawiłem w tym miejscu. Zielony kierunek lewy oznacza. To również zielono sobie tu ustawię na tym, w tym miejscu. Kurwa, trochę daleko ona jest. A dobra, myślę o to. Pamiętacie, że to jest światło 60 i one trochę inaczej się są poustawiane, co nie? Dobra, tu kierunek będzie taki. Pewnie to będzie za. No, a dobra, i tak kierunki to. Kierunek lewy. I to samo robię z kierunkiem prawym, tylko że idę na łatwiznę. I sobie teraz wszystkie linijki od translacji sobie skopiuję na kierunek prawy. Po co się pierdoli, dzieciaki? Skoro można szybko skopiować, wkleić i ustawić indeksy, skalowanie i mizgowy. Jeżeli czegoś nie rozumiecie do tej pory, cofnijcie się. Mam nadzieję, że w miarę wolno wam tłumaczę i pokazuję. Musicie sami też dobrze się patrzeć. Dobra, za bardzo skala 1.8 sobie ustawię. Wszędzie sobie wkleję. Dobra. Dobra, już myślę o to, i tak to będzie przecież pyłgało, tylko jak będziemy skręcać. I czerwona jeszcze jest od ładowania. Gdzie ją umieścić? Taką, która się zapali, zaraz gaśnie. Dobra, w tym miejscu jakoś umieszczę. Mniejsza o to. Nie wiem, jak osoba, która to 80 modelowała i te diody tu, wszystkie te światełka robiła, to nie wiem jak, na jakiej zasadzie, która gdzie powinna być, ale ja zrobię już po swojemu. Żeby nie było. Wiem, może i coś źle robię, ale nie mam pomysłu, jak to inaczej wam pokazać. Kopiuj, wklej. Czerwona światło, rotacja X, Ctrl C, Ctrl V. I tu jeszcze światełko 1.6, 2.1.6, 1.6, 2.1.6. I o Jezu, coś mi się spieliło. Tu rotacja Y, Ctrl C, Ctrl V. I już mam ustawione bez żadnego ciągnięcia linijkami. I tak, już kontrolki mam ustawione. Podświetlenie pulpit teraz mi zostało dodać. Z tym też jest trochę zabawy, co nie? Ale już dobra. Te sobie ustawię niepotrzebne. Mam nadzieję, że mi się nagrywa, nie mi się coś wyłączyło. Bo nieraz jest tak, że właśnie się wyłączy. I teraz mam światełko podświetlenia. Trzeba dać do góry pewnie. Albo z bliska. Dobra, mniejsza coś o to. Przypominam, że to jest 80 stara, zardzewiała, więc nie musi wszystko u niej działać dokładnie. No. Teraz sobie zaczniemy od zegarów. Lecimy od zegarów samych. Coś takiego. Ctrl D, czyli duplikacja i kolejny zegar. Łapiemy kolejne zegary. Dobra, mamy już kolejny zegar ustawiony. I teraz tak, lewy zegar, Ctrl D. W rotacji Y dajemy tu minus. I mamy ustawiony już po prawej stronie. To samo robię z lewą stroną. Ctrl D. Minus. I mamy już ustawione wszystkie podświetlenia pulpitu. A jak chcemy, żeby tu ten duży nasz pulpit był właśnie dokładniejszy. W zakładce obok Transform Light ustawiało się rangę, czyli sobie tu ustawienie 6 i już jest lepsze światło, takie bardziej jest bystre, ale wystarczy chyba 4 i też jest ok. Nie chcę tutaj też robić za bardzo nie wiadomo jak tego światła bystrego, żeby to też miało ręce i nogi, ale dobra, chyba tak starczy. To już mam zegary też podświetlanie zrobione. Kogut, 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 to ja wam pokażę tak. Powiedzmy, nie wiem, chcecie kogut, żeby był na rogu dachu. To jak mamy te Beacon Leak, czyli to jest oznacza ten kogut cały, to sobie ten cały model musimy go ustawić. Znaczy nie model, tylko ten indeks sam sobie ustawiamy. W
w tym miejscu, gdzie chcemy kogut mieć. Czyli jak chcemy mieć kogut w tym miejscu, to w tym miejscu musimy ustawić na dachu ten indeks cały. Czyli to do góry, gdzieś tak, żeby na dachu stał. No i w tym miejscu nam się kogut pokaże i zaraz wam wszystko pokażę. Ale tak, kogut jest ten, a kogut jest rozwalony, popękany. I tu koguta żadnego nie będzie. Poradniki nagrywam po to, żebyście sobie samemu robili, edytowali mod na własne potrzeby. I przed wydaniem zawsze jakiegoś edyta proszę pytać o zgody autora, który to przerobił do Farminga 19, programował lub to jest jego model, więc tak, żebyście mieli te zgody wszystkie, co nie? Halogeny przód. To są te od halogeny przód, halogeny tył. A dobra, bo to są światła sfertka. To są halogeny tył. Czy to jest o tym halogenie mówię? Więc tak, i tu są. Spierdolone jest, dobra, trochę co nieco. Jest trochę spierdolone, a dobra. Te halogeny tył sobie ustawię jako góra. Model. Szkło. Właśnie zrobiłem na tej samej zasadzie, jak robiłem z przednimi światłami, że ten cały ten model tej lampy po prostu usunąłem, co nie? I te szkło sobie tak tu właśnie zostało. Więc, dobra, ten model sobie tak podniosę, żeby to było coś w tym stylu włożone. Tak, żeby to, wiecie, żeby to chociaż zakryć co nieco tą starą lampę. Ale to trzeba bardziej wygiąć, to jest pewnie pod coś w stylu 15 stopni. Tak, miałem rację. Lampa jest zrobiona pod kątem 15 stopni. Co nie? No. I teraz musimy trochę sobie jeszcze jej skali ustawić. Czyli tu będzie 1,3 dajmy. Dajmy trochę to do góry. Się nam schowała. I trochę w boki. Tu będzie, ja nie wiem, 8 dajmy. 1 wystarczy. 1, 3. Trochę dajmy w tę stronę. I mamy całą lampę przykrytą i teraz będzie nam się palić. Czyli tak jakby nowa lampa, co nie? Założona. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz Ctrl D, duplikuj. I na drugą stronę te same lampy trzeba no, umieścić. Akurat teraz nie mogę zrobić, że transakcja X i na minus, że odbicie lustrzane, ponieważ nasz halogen ma położenie punktu X tu. I tu jest minus 0,14, a tu jest 1,155. To jest całkiem inna już skala położenie tego. Mniejsza o to, i tak pewnie tego nie rozumiecie. Kto mądry to rozumie, co nie tego. Halogeny tył, góra i jeszcze światło ich trzeba ustawić i ponownie, tak jak mówiłem, światło jedynka do halogenu 1, tylko że te halogeny są po 60 mafisoci, one są bardziej do środka zgięte, a te halogeny są bardziej w tamtą stronę zgięte, czyli musimy sobie ich rotację ustawić, czyli tak, tu 180 i tu 180, a tu jest 0. Teraz on leci w kącie prostym, ale 15 stopni jeszcze. Czyli od 180 musimy odjąć 15. To będzie. 165. Coś takiego. No i w takim kącie właśnie pada światło nam. Teraz ustawiamy sobie ładnie w tym, gdzieś w pozycji 0 naszego halogena. Gdzieś tu. Dwójkę sobie usunę, jedynkę sobie duplikuję i będzie 1,1. W sensie, kto oglądał to wie. Pozdro dla tych, którzy będą to później edytować i będą się dziwić, o co tu chodzi. No. I halogeny już z tyłu mam ustawione na tej samej zasadzie co przy 60, czy tych z przodu. I tak oto właśnie ustawiłem halogeny z tyłu sobie. I na tej samej zasadzie muszę jeszcze ustawić sobie halogeny z przodu i ten halogen jeden na dole. O Boże, to nie. Halogeny przód. Dobra, to jedziemy dalej z tym koksem. Model, lewy kosz. Klosz, nie kosz, to nie. Gdzie je mam? Tu je mam. A co to się zerowało? Dobra, prawy sobie usunę. Niepotrzebny. Modele z całym halogenem. I lecimy tu. Na dół. Na dół. Prawie mam. O, gdzie to jeszcze do prawie? Jeszcze nam trochę brakuje.
W ogóle to miał być planik na środę, ale nie miałem czasu, bo też cały czas siedzę w garażu, coś robię, później lekcje, nauka, i to tak jest, życie mija. Dlatego wpadnie w czwartek lub w piątek, nie wiem jeszcze dokładnie, bo dziś nagrywam w środę po południu. Kurwa, trzeba go zakryć, czyli będzie gdzieś 10 pewnie. O, już go teraz co nieco zakryłem. Kurwa, źle. To musi być na 0, a tu sobie mogę odjąć do 80. Nie, setka. O, teraz będzie git. Jeszcze nie jest git. To będzie pewnie z 104. 103. Czyli pod kątem 103 stopni od kątu 90 czy 0. Zależy jeszcze jak to tam kto robił, żeby. No, jest na to dużo podejść i możliwości, co nie. I po raz kolejny sobie z lewego kosza tę czarną okładkę całą usuwam. I mi zostało tylko te światełko tu. Całe. Dobra. Będzie 1, 8. 8. 2. No i prawie mam ustawione. Ale prawie to jeszcze jest wielka różnica do finiszu. Nie, przesadziłem, to będzie z 1,7 pewnie skala. Teraz dajmy sobie w tą stronę. Tak, to dookoła jest ok. Ale coś mi się znów nie podoba. O, ten sposób będzie lepiej. No dobra, no można zatwierdzić już, powiedzmy na to. Co nie, już jest git. Jakoś to wygląda, co nie. I teraz modele tu mają 0, czyli sobie mogę lewy klosz dupikować i tu sobie ustawić w duplikacji już na minusie. Jak to kurwa na minusie? Dobra, tu jest halogeny, czyli tu trzeba do tego dodać. Dajmy sobie piątkę, za bardzo. Czwórkę, jedynkę, o, jest coś koło tego. Czyli nie zawsze to działa jak trzeba. Ale chyba chuj z tym. A się okazuje, że i tak ta lampa jest trochę inaczej ustawiona. To trzeba dać do przodu trochę wyjechać. W bok. Tak ustawić, żeby to miało ręce i nogi. Coś w tym stylu. Widzimy, że ta lampa nachodzi tą starą lampę, co nie? I tak nikt na to nie zwraca uwagi, jak to jest nałożone, ale lepiej zrobić to estetycznie, niż później mieć problemy, że to się jest brzydko coś spierdolone. Halogeny przód, tył, halogeny jeszcze przód i halogeny tył. A dobra, bo w 60 ma wstać, czy są tu w tej kratce światełka, więc tak. Te halogeny przód już mogę usunąć, są niepotrzebne. Jeszcze został mi jeden halogen tył. Ja sobie zrobię teraz tak. Duplikacja. Tu sobie podpiszę tył. Tył, co nie. Przekręcę sobie to. O, 90 stopni, o 108 stopni. Modele świateł sobie ten lewy klosz usunę. Światło też to jedno usunę. Kurde, poczekajcie panowie, bo ja nie ustawiłem świateł tu. Tu jest światło ustawione, co nie? Ale od tej strony już nie. Widzicie? Taki bubel. Dobra, światło jest ustawione już. Finito. Dobra. To już też jest git. Modele. Światełko do nieba. I teraz mogę sobie to właśnie tak ustawić pod tym kątem i sobie zjechać tu na dół do tego halogena całego. I sobie ustawić go. Dobra, teraz będę ustawiał, a ja wam powiem na pytanie, dlaczego w Fertku i w 60 nie wszystkim działają światła. Ponieważ w tej modyfikacji światła są porobione tak, by działały na dobrych przynajmniej ustawieniach, a jak ktoś gra na jakimś starym rzęchu lub nawet dobrym rzęchu kupionym w sklepie Media Expert za 3000, a który nie ma karty graficznej, ma 4 giga RAMu zintegrowaną jakoś integrę, kartę w sensie procek Intel Celeron jakiś starodawny, to kurwa tak czy siak to, że jest nowym komputerem, znaczy, że wszystkie gry na nim pójdą, co nie? Szanujmy się ludzie i ja robię modyfikacje i światła, które działają na dobrych przynajmniej ustawieniach.
Więc te światło nie zadziałają na, jak gracie na jakichś starych szrotach czy nowych szrotach. Chuj, wywalam tego halogena, ten światło nie będzie działać. Powiedzmy, że spalone jest, to nie? Spaliła się żarówka, nie działa światło. Mamy halogeny tu, tam. Pizdu, kurwa, w środku też. I tak sobie ustawiłem światełka. Mogę sobie to zapisać. File save. Jeżeli są. Jeżeli właśnie robicie na tej samej zasadzie, że przerzucacie do 60 czy 4 do innego modyfikacji, czy płynie z 180, to tak, otwórz za pomocą notatnik i tu mamy linijeczki do tekstur świateł, co nie? Widzicie? Ja sobie teraz przerzucę wszystkie, czyli na tej zasadzie, że jak mam tutaj tekstury, powiedzmy, to sobie w tym miejscu to linijkę usuwam docelowo, a sobie wpiszę prezes. Siaro. Albo zrobię nawet łatwiej, żeby było. Czyli wejdę sobie tu. Tekstury. MF światła. I sobie tą linijkę całą świateł skopiuję. Wrzucę do swojego folderu prezes ziaro, wklej. I sobie taką linijkę sam zrobię. Czyli wywalę te tekstury całe to. Tak, że jest folder prezes ziaro, światła i oraz halogeny. I tak resztę, co nie, wraz z tym wszystkim kopiuję. Zaczynam od świateł i kończę tak. I na tej samej zasadzie resztę wszystkich linii, jak to samo robimy. No. Światła i tak właśnie powinno wszystko być. Ctrl-S, zapisujemy, wchodzimy do gry i sprawdzamy, czy... Kurwa. Po... Czekajcie, bo ja zrobiłem duplikację. O, teraz odpal. Co nie? I nie ma żadnego błędu, że światło się źle dodały, co nie? Jeszcze kurwa mój braciszek wspaniały za drzwiami z kimś na głośno mówiący, kurwa nie wiem. Ile on ma? 15-16 lat ma, dziadek stary, głuchy jest i gada przez telefon na głośno mówiący. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć na filmiku przez mój wspaniały mikrofon. Kurwa, dziecko jebane. No tak, wchodzimy do naszego pliku XML, naszej modyfikacji, czyli u mnie to jest prezes ziaro i gdzieś w jakieś miejscu wklejamy linijki od świateł. Ja sobie już akurat wkleiłem, ale jeszcze pozwolę sobie raz usunąć. I co robimy znów? Zajebiemy sobie linijki z 60, którą wydałem parę dni temu. Czyli sobie wszukamy tych linii jako świateł i są tu właśnie. Podpisane po polsku, żebyście się nauczyli języka angielskiego na lekcjach u prezesa Siaro. Pójdziecie we wrześniu do szkoły, pani się spyta, wie ktoś jak powiedzieć na światło, a jakiś uczeń, powiedzmy Jan Kowalski. Tak, proszę panią, prezes Siaro nas nauczył, że licht, tak się pisze. Pisze się na światło. Nie no, śmieję się, co nie? Nie pierdolcie głupo tam na lekcji. Bo ja nie jestem asem z angielskiego i też mogę kogoś źle nauczyć. Ale w pisowni akurat widzicie, co nie? Czy PMA możemy wyłączyć? I teraz super. I tak. O co tu chodzi? Reflektory, światła krótkie. Ja nic. Dlatego u mnie on właśnie te światła nie działają, bo ja wszystko rzuciłem na długie. Żeby to miało sens, że jak jedziemy gdzieś, nie, fartkiem 60 i zapalimy światło, to te światła działają jakbyśmy jechali w rzeczywistości. Czy na szybie przedniej widzimy odbicie tych świateł na błotnikach. Tego wszystko są w tych dodanych. A na słabych ustawieniach tylko te światła low działają. I tu też jest ten problem, dlaczego te światła nam nie działają, ale dobra. Światła, czyli to są wszystkie te światła, które nam się zapalają. Czyli to jest to. Czekaj, to wyjdę, wyłączę. Czy to jest to? Już chwila, panowie. I dzieciaki tam, kto jeszcze? Te wszystkie, te żółte kreski, w pizdu ich jest najebane. To jest to. Reflektory to są właśnie te plastiki, które nam się świecą. Break hamulce to są te właśnie też te. To są te ligty. Co nie? I to samo jest z kierunkami, czy to są te światła, które nam się palą. A kogut to jest domyślnie dodany już z
gry, czyli taka jest linijka specjalna do niego. Ja w 15 zamiast linijki robiłem swój kogut i tu wpisywałem sobie nie data, tylko folder PZZiaro, kogut realistyczny, kolejny ten slash, czyli ten ukośnik i co właśnie tam linijka, co dalej, dalej. Mniejsza o to, jeszcze są kontrolki świateł. Zaczniemy może sobie od góry, co nie? I teraz tak, światła z typem 0, czyli to są światła, które zapalają się po pierwszym przekręceniu statyjki. I tak są tu właśnie napisane światła 0,1, czyli 1 to są światła, powiedzmy te z przodu, które nam się zapalą, a 1,2 to są robocze. I 0 światła to będą takie jak, lecimy sobie od początku, światła. Światła przód to nie, światła przód błotnik i tak. Czyli tu będą światła takie jak te tu, te białe dziadostwo tu. Modele nie, tylko światło. 1, czyli to sobie musimy. Nawet to jest nazwane jako low, ale to daje jako wysokie światła. Dobra, to sobie to kopiujemy i linijkę od tego światełka i wklejamy ją w tym miejscu. To samo robimy po drugiej stronie ze światłem. Wklej. Później jest light typ, czyli to są te światła, które z przodu są. Dobra, już robię po kolei, więc sobie szukamy tych świateł tu z przodu. Światło. I tu jest akurat jedno światło i to jedno nam zostaje. Kopiuję. Tu sobie wkleję je w tym miejscu. Co nie? A to sobie usunę, bo mi to jest niepotrzebne. Dobra. I tu są kolejne jakieś właśnie te światełka. I tu domyślam się, że to są właśnie od tyłu. Światła przód. Światła tył, tak, to są te tył. Światło, jeden drugi bak, czyli że te światło z tyłu. Te czerwone, takie fajne światełko, które jak idziemy w nocy, to odbija się o przyczepę. No, to jest właśnie to. Indeks tego kopiujemy. Wklejamy. Czyli to się nazywa, tak szczerze mówiąc, pozycyjne. Teraz mi przyszło do głowy, jak to się nazywa. To są pozycyjne, czyli że ktoś nas z daleka widzi, że jedziemy, czy idziemy, czy no. Dobra. A to są nasze wspaniałe podświetlenie tablicy, czyli tam pulpitu. Halogeny, podświetlenie, podświetlenie pulpitu. I teraz wszystkie te linieczki wspaniałe kopiujemy i sobie tu wklejamy. Ich jest tam więcej niż tu było założone. To ja wam pokażę to szybki sposób, jak takie linijki nam szybko wkleić. Ctrl C, to sobie kopiujemy. I zaczyna się na 0, a kończy się na 4. Czyli trzeba jeszcze wkleić 3. 4 znaczy, raz, dwa, dajmy sobie tu parę deków, 3, 4 i teraz tak, robimy 1, 2, 3, 4, zaczyna się na 0, kończy się na 4, zaczyna się na 0, tu, kończy się na 4, po co to ciągle kopiować, wkleić, jak można tak szybko to pierdolić. No dobra, teraz mamy właśnie, to jest ten typ światła, czyli break. To nie ma typu wpisanego, bo to się zapala tylko wtedy, kiedy klikniemy dany guziczek na klawiaturze, czyli hamulec, spacja, że zatrzymujemy się. No i dobra. No i to jest właśnie światła tył, hamulec, brake. I pamiętajcie, że hamulec musi być w jednym światełku danym, bo mamy tylko jedną linijkę do brake światła. To samo jest z kierunkowskazami. Tak jak się zdziwiliście, że tu nie ma kierunków przecież. Kierunki są dane z przodu na błotniku i one działają też z tyłu. Turn lewy, czyli kierunek lewy. Kurwa, aż mi się przypomniał ziomek z gimbazy, który miał pseudonim lewy zawsze. Lewy, lewy. I teraz prawy sobie kopiuję. Wiem, że w tym teraz jest poradnik, w którym przynudzam, ale stwierdziłem, że dodam, bo wiele osób też o to prosiło. No i super. Ale to nie wszystko, bo jeszcze nam zostały wspaniałe halogeny. A ich też jest od groma. Zaczniemy może tak jak lecą foldery. Przód nie, tył nie, halogeny tył. Czyli to są te chyba na górze. Tak, to są te na górze. Światło. Sobie kopiuję. I w tym miejscu wklejam. To samo robię z drugim. Kopiuję. Klejam.
No i dobra, to mam już halogeny te z tyłu dodane. Halogeny te dodane, prześwietlenie kontrolki jeszcze nie, teraz. Pitnie. Jeszcze halogeny z przodu. Światło. Pierwsze lewe. Kopiuj, że zależy z której strony się patrzymy, ale miesza o to. Kopiuj, wklej. I drugie. Kopiuj. I w tym miejscu sobie to wkleję. A reszta niepotrzebnych linijek, które są z 60 czy tam z fertka, usuwam po prostu. Bo jeszcze ściągawka miała dwie lampy z przodu i tu dwie z tyłu. Dlaczego tu cztery linijki usunąłem? No, to tak już mamy dodane światełka i już w farmingu by to nam zadziałało. Tylko by bugowało, by nie znalazło takich linijek stąd, ale to nic. I teraz dalej. I co dalej? I teraz, teraz, co nie, teraz, teraz. Light typ, czyli 1 i 2, czyli nam zapala się dopiero przy drugim przekręceniu, powiedzmy, nie wiem, guzika pokrętła od świateł. Czyli to o to chodzi, że to są światła przednie, te przednie. No to teraz musimy przednie, tak, przednie, te światła. A że tu jest jedno światło, modelem, lewy klosz i ten właśnie też kiełko od tego światełka, to nam się zapala. Tego indeks kopiujemy i tu wklejamy w to miejsce. Nie. A to sobie usuwam, bo drugie światło jest rozwalone. A mamy kolejną linijkę i zapala się nam już na pozycjach, czyli 0, czyli co to może być? A to są właśnie te światełka tu na błotnikach. Tu wspaniałe białe światełko. Światełko przód błotnik, modele, światło. Nie. Teraz tak, left, turn, signal, default. Static glass, czyli statyczne światło, które zapala się na pozycji glass, czyli szkło. Kopiuj. Nawet sobie może, nie wiem, upewnić się, że to jest to, a faktycznie to jest to, bo pojechał sobie dalej. Jeszcze raz, kopiuj. I w tym miejscu to sobie wklejam. Past. I to samo robię z drugą stroną. Czyli sobie to muszę zaznaczyć. To jest kierunek, to jeszcze nie. Tu jest to. Kopiuj i wklej, tak, są z głowy. Teraz znów się coś zapala na pozycyjne, czyli to mamy na myśli teraz te światła z tyłu, te z tyłu, czyli te światełko, co mówiłem wam, że można sprawdzić z angielskiego, które to jest. Po halogeny światła tył, modele, to nie po czym wyłączymy sobie, a czy minimalizujemy, lewy klosz, default. Break to nie, czyli ten pierwsze. Kopiuj. I sobie w tym miejscu to wklejam. Past. I to samo robię z drugą stroną, czyli to. Kopiuj. I wklej. No i teraz tu już same halogeny robocze. I to już jest dodane tak, że jak klikniemy sobie, nie wiem, guzik jeden w 60, w 80 tam na pulpicie, to wszystkie nam halogeny i z przodu i z tyłu się zapalają od razu, co nie? Takie ma ładowanie, dodatkowy akumulator w tym miejscu jest, że ładuje od razu naprzód i na tył. Zaczynamy sobie od przodu. Halogeny tył. Halogeny przód, tu są. I teraz nie światło, tylko te modele znowu. Lewy klosz i to kopiuj. W tym miejscu wklej. Lewy klosz kopiuj. I wklej. No ma też nam zostały te nie halogeny. To halogeny były tu tył. Model, halogen, szkło. Tu akurat podpisałem sobie nawet kiedyś jeszcze do fertka sobie podpisałem po polsku szkło. Szkło. To sobie wklejam. I to samo robię z drugim szkiełkiem. Kopiuj. I sobie tu wklej. Dobra, teraz robię przerwę chwilową, bo muszę się napić, co nie? Wody. Bo mi zaschło w gardle. Rannik już pewnie z pół godziny dobry jest. No nie będę przecież piwa pił na poradniku, co nie? Ale jak składałem wiksy, to zawsze piłem piwko sobie. Jedno, drugie, trzecie, czy więcej.
Super, mamy reflektory dodane wszystkie, które zapala się właśnie teraz dwa. I teraz mamy właśnie te światełka, a czy te światełka tylko te, jak to było, to było, tak. To są właśnie te szkło, które nam się świeci na hamulcu. No to szukamy teraz i znowu, ponownie szukamy, wchodzimy tył. Pulpit, halo, światła brzuch. Tył. Break. Czyli hamulec. Ziomek, który konwertował mojego Ferdka do Farminga 17 z klimkiem, miał kanał Break i tam było też, że Break uczy programować. Ale któregoś dnia sobie mi się przypomniało właśnie. Szukałem w internecie. Kanał zawieszony, niczego nie ma. Pusto. Trudno. Breaka już nie ma. Hamulce się spaliły. No, tym poszedł i chuj, jak działo. To samo robimy z kierunkami. A teraz mamy, widzicie, 4. Dwa lewe, dwa prawe. A tu było tylko w jednym. A dlatego, że tego już razem nie można połączyć przecież, co nie? Z tym. Znaczy, w sumie, jak ktoś tam robi model, to może, ale to jest też roboty trochę z tym. Światła tył, modele. Zaczynamy od przodu błotniki. Glass. Czyli ten turn. O, to jest ten. Kopiuj. W tym miejscu wklej. I to samo jeszcze robimy z tyłem. Bo pamiętajcie z angielskiego. Light, left, right i right. Czyli lewy, lewy, prawy, prawy. Światło, 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 światło. Kierunek, 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 co nie? Angielski się kłania. I teraz światła tyłu, modele. Break. Nie, to jest akurat. Detale też nie. Turn. O, jest. Kopiuj. I w tym miejscu sobie wklejamy. Fast. To samo robimy z prawym kierunkiem. Czyli przód błotniki. To jest to statyczne. Tu jest static glass. Kierunek. Kopiuj. W tym miejscu wklejamy. I to samo robimy z tyłem. Czyli z tym. Czyli tu szukamy prawy. Tu like, czyli to jest to. Kopiuj. I w tym miejscu wklej. I prawie dochodzimy do końca. Teraz kierunek, jak mówiłem, kierunek, nie kierunek, kogut. Kogut nam sam się postawi w tym miejscu, gdzie mamy nasz indeks, czyli w tym miejscu. Kogucik, kogucik wspaniały. Trzeba to pozamykać trochę w pizdu, bo się trochę tego nazbierało śmietnika. Pootwierane. I ponownie sobie kogut. Model, czyli to jest właśnie od ustawienia, a tu mamy kogut. Możemy sobie jego jeszcze ustawiać skalę, kiedy będzie, nie wiem, przy duży, przy mały, co nie? Domyślnie jest, ustawcie sobie na jeden. W tym miejscu wklejamy do niego indeks. W starszych farmingach pisało to indeks, teraz jest node. Sound, czyli dźwięk właśnie kierunkowskazów i tak dalej, tylko nie wiem, kto to wymyślił, żeby do wmaczania kierunkowskazu był ten guzik, nie, czym się mówię, do świateł jest taki dźwięk pstryk. To nie samochód chyba, co nie? Mniejsza o to. Kontrolki świateł. Leak stat, czyli to jest kontrolka od świateł, że są światła włączone. Kontrolki. Czerwone światło. Kopiuj. Tu wklej. I tu jest turn right left i turn right, czyli to są światy, kierunkowskazy, kierunek lewy. Kopiuj. I kierunek prawy. I tak szczerze mówiąc, jak teraz już to wkleję, tu. To już jest wszystko. Ctrl S, zapisane, co nie. Żeby nie było, tutaj sobie światło usuwamy. Można sobie wyłączyć, tak, zapisz. Ale jeszcze jest coś takiego właśnie jak ta kontrolka ładowania. Ciekawy bajer, co nie? I wiem, że gdzieś w 60 ma source JOT tu gdzieś umieściłem już, tylko że to jest niżej, bo to jest dashboard. Coś takiego, taka linijka specjalna. I ona jest gdzieś tu umieszczona. Ale gdzie? Zaraz ją znajdę. Hmm.
Dasz, bo to jest gaz sprzęgło, nie wiatrak, WOM też nie, turbo też nie, motor też nie. Kogut to są konfiguracje. Akurat 60 posiada 12 konfiguracji, 13 na podstawowym skrypcie. Nieosiągalne, a jednak mi się udało, bez żadnych dodatkowych skryptów do konfigów. I jeszcze z 2-3 bym wyciągnął z tego farminga. Kurwa, za wysoko. Gdzieś tu powinno być niżej, ta kontrolka ładowania. Tu zaczniemy. To jest nie od tego. To jest. O. Dashboard, czyli ta linijka, ona powinna być standardowo, w moich modach jest na dole samej. Tu sobie Ctrl F, Ctrl V. To nie. To jest linijka od świateł. To jest kontrolka od silnika. Kontrolka od animacji ruchomych. A tu jest właśnie ta cała linijka od takich rzeczy, które się pojawiają i gaszną, i giną od razu po uruchomieniu silnika. I to sobie właśnie tą default można sobie tu skopiować. Kopiuj. I sobie pod tym robię dwa enterki. I sobie w drugim enterku to wklejam. Past. I w tym miejscu jeszcze trzeba wkleić indeks od tej kontrolki. Tak, w moim 80. Trzeba sobie wkleić indeks od naszego światełka. Tego, które nam tu gdzieś tam się pali. Halogeny tym pod kontrolki. Czerwone ładowanie. Kopiuj. Wklej. Past. Ctrl S. Wyjdź. 60 nic się nie robiło. To samo. Wyjdź. Wyjdź. Modyfikację mam automatycznie dodaną już w dokumentach. A w tu modpaku mam sobie zrobiono jej kopię zapasowo. Więc żeby ja nie będę później płakał, jak mi coś nie zadziała, co nie. Wchodzę sobie teraz do gier Farming Simulator 2019 i odpalam. Poradnik pewnie będzie trwał z godzinę. Najdłuższy na moim kanale. Zapis, 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 zapis. A, ten zapis. Beczkowóz, Mauser. A tu właśnie robię taką ciekawą modyfikację. Kończę. Akurat model już miałem wymodelowany kiedyś do niej. A, tylko wystarczyło zaprogramować. Teraz właśnie sobie programuję na spokojnie. No, godzinę pewnie trwało, ale mam nadzieję, że wszystko powinno prawidłowo działać. Właśnie Mauser do obornika, do gnojówki, do mleka, do wody, ale to wszystko później wam wytłumaczę, jak będę ją wydawał modpaku. Kurwa. Przerwij grę, tak. Zapomniałem kurwa, nie mam siły już. Wspomniałem zaznaczyć, że 80 naszą wspaniałą. A gdzie ona jest? Tu jest. Jeszcze raz. No dobra, to już mamy. Start. Kupujemy szybko, bo ja nie chcę, żeby to był ponad godzinny odcinek. I tak już prawie godzina jest. Żeby nie było błędów, odpalamy. Nie ma błędów, to nie. Zdziwieni wszyscy. Coś mi obciążniki zginęły. Konfiguracji nie ma. Dobra, mieszę oto. Światełka, jak widzicie, są. Kogut też jest. Te światło nie działa, tak jak mówiłem, nie działa. Reszta jest wszystko dodane. Jak trzeba, należy, wszystko jest. Kupię sobie. Nie ma błędów. Mauser do gnojnicy, mleka, wody i do czegoś jeszcze. A, to już między innym. I tak. Odpalamy najpierw. Nie ma dźwięku w formie, bo włączyłem niestety. Nieważne. Co nie? Jak mówiłem, na pierwszy raz będzie pozycyjne, czyli na klawisz F, podświetlanie, a dopiero później będzie dioda, są włączone światła tem, czyli tak jak te światełko, ten z boku i z tyłu, i jeszcze raz F, mamy halogeny przód i tył, i one zostawiają światła, zostawiają. To samo mamy z kierunkami, widzicie kierunek z przodu, z tyłu, kierunek dioda jest i po odpalaniu. Jeszcze jest dioda, że ładuje się traktor. Co nie? I kogut też nam powinien działać. I działa, co nie? Hamulce. Halogeny dodatkowe, wszystkie. Po wyjściu też nam wszystko działa. Nie ma żadnego błędu. Na tej samej zasadzie możecie dodać jeszcze więcej świateł, jakie będziecie tam chcieli. I to będzie na ten odcinek wszystko. Pierwszy odcinek mój godzinny. Tym bardziej to jeszcze jest poradnik.
Dziękuję wszystkim za oglądanie, jeżeli dotarłeś do samego końca. Hashtag prezesziaro, zasubskrybuj kanał, no i bla 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 bla, cześć!